Ciężki rok mają za sobą strażacy. Zarówno suwalscy, jak i sejnejscy funkcjonariusze tej służby podsumowali miniony rok. Na terenie będącym pod pieczą Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Suwałkach, czyli w obszarze miasta i ziemskiego powiatu suwalskiego, pożarnicy odnotowali niemal 400 zagrożeń więcej niż w roku 2021. Wzrost sięga aż 25%. O ile w 2021 roku do tzw. miejscowych zagrożeń w postaci wypadków drogowych, powalonych drzew, zalań nieruchomości czy w celu wspierania zagrożeń związanych z kryzysem migracyjnych strażacy opuszczali swoje suwalskie siedziby 357 razy, to w ostatnim roku tego rodzaju wyjazdów na teren samych Suwałk odnotowano ponad 740. Jeśli dołożyć do tego wyjazdy poza teren miasta, to liczba rośnie do niemal 1200. Do tego doliczyć należy jeszcze ponad 300 pożarów. Wciąż zdarzają się również fałszywe alarmy, w ostatnim roku było ich odrobinę mniej ale statystycznie na nieprawdziwe zgłoszenie suwalscy strażacy reagowali średnio co 95 godzin. W tym samym okresie sejnejscy strażacy również nie próżnowali. Na terenie ich powiatu wystąpiło łącznie 670 zdarzeń wymagających udziału jednostek ochrony pożarowej, w tym 91 pożarów. I 565 miejscowych zagrożeń. W Sejnach znacznie mniej było fałszywych alarmów. Przez cały rok odnotowano ich tylko 14.